Już po raz czwarty rozpoczynamy międzynarodowy konkurs tradycyjnego powożenia. Na czym polega rywalizacja? Rywalizacja to są trzy konkursy. Dzisiejszy to konkurs prezentacji, gdzie w trzech punktach trzech niezależnych sędziów zagranicznych ocenia każdy zaprzęg. Ocenia się wygląd ogólny, ale również szczegóły, takie jak dobór koni, kondycja koni, pielęgnacja. To samo dotyczy uprzęży, pojazdu, czy duże znaczenie ma to, czy pojazd jest oryginalny, czy to jest tylko repliką. Jeśli jest repliką, czy to jest dobrze zrobiona replika. Jeśli jest renowacja oryginału, to czy jest to dobra renowacja. To są takie detale, których mamy fachowców, sędziów klasy międzynarodowej, którzy to oceniają. Oczywiście ma znaczenie jeszcze to, w jaki sposób są ubrani powożące osoby towarzyszące, luzacy i tak dalej. To jest ta prezentacja, czyli konkurs piękności, można powiedzieć. Natomiast jutrzejszy dzień to są dwa konkursy już praktyczne, praktycznego powożenia, można powiedzieć. I to jest konkurs próba terenowa, 13-kilometrowa, która będzie przebiegała na terenie parku w zamku, stada Ogierów i miasta Świebodzice. To jutro o 9, a o 14 jest konkurs zręczności powożenia. Próba terenowa polega na tym, żeby w odpowiednim limicie czasu przejechać to wszystko. Po drodze są cztery zadania, które powożący musi się wykazać umiejętnością na przykład powożenia jedną ręką, albo wykonania koła w jednej ręce, więc tutaj już wchodzą w grę praktyczne umiejętności. Konie muszą być spokojne, bo teren nie jest taki łatwy, tu jest teren dosyć górzysty. Bryczki nie mają hamulców hydraulicznych, tylko są tradycyjne, więc trzeba uważać. Natomiast ten konkurs kończący, czyli zręczność powożenia, to jest klasyczny, który kończy każde zawody. Jest to 20 bramek, wszystko się dzieje na hipodromie, bardzo widowiskowe, bo jest duża akcja, duże tempo i tam chodzi o jazdę w jak najkrótszym czasie, w odpowiednim kierunku i bez zrzutek. Zawodnicy mają po około 15 cm tolerancji, więc trzeba naprawdę mieć dobre oko i przede wszystkim panować nad nerwami, bo to jest taka próba, która już zamyka klasyfikację i tutaj każdemu zależy, żeby jak najlepiej wypaść. Więc praktycznie to jest wszechstronny konkurs. Konie muszą być spokojne z jednej strony, z drugiej strony dynamiczne, bo na tym ostatnim konkursie muszą być szybkie, zwrotne, giętkie, muszą być dobrze wytrenowane, bo to ma znaczenie na efektywność jazdy. Ile załóg bierze udział w konkursie? Mieliśmy zgłaszanych wstępnie na ponad 20, niestety z różnych osobowych przypadków mamy 15 w tym roku. Ale mamy zacnych gości z zagranicy, jest Graf von Schulenburg, niezwykle barwna postać, bardzo zasłużona dla tradycyjnego powożenia i w ogóle dla powożenia w Europie. Mamy Bernda Schnura z Niemiec, który jest bardzo aktywnym zawodnikiem na arenie międzynarodowej. Wolfa Niemana, stałego gościa z Niemiec, no i całą plejadę naszych zawodników z Polski, zarówno w kategorii jednokonnych zaprzęgów parokonnych, jak i czwórki. Dlaczego zdecydowali się Państwo wesprzeć ten konkurs? Agencja Nieruchomości Rolnych zdecydowała się wesprzeć ten konkurs, ponieważ jest to impreza światowa, międzynarodowa, która również jest ważna nie tylko dla stada Ogierów, ale również tutaj dla całego regionu. A jak Pani wrażenia? Ja jestem tutaj, muszę przyznać, akurat na tego rodzaju imprezie po raz pierwszy. Jestem mile zaskoczona, nie mówiąc, że piękny teren, piękne obiekty i powozy również wysokiej klasy. Dyscyplina powożenia nie jest Panu obca. Jak Pana wrażenia z konkursu? Mogę ocenić to, co dziś jest oceniane, czyli jakby samą elegancję, wygląd, autentyczność powozu, bo to jest sprawdzane dzisiaj. To nie są repliki, tylko to są prawdziwe stare powozy, które są po prostu odnowione po remoncie. Wszystko pięknie wygląda i myślę, że rzeczą taką najfajniejszą to jest to, że łączymy się tu razem z zamkiem w Książu. Ten widok jest genialny i to pasuje do siebie wszystko, tak jak to kiedyś bywało, bez elektroniki, bez mrugających światełek, bez jakichś automatycznych kapeluszy, czy nie wiem, batów jakichś, które działają na pilota, tylko to wszystko jest tak, jak bywało kiedyś, wygląda to
fantastycznie. Można by to porównać do pokazu starych samochodów pięknych, prawda, które mają duszę. Tak to chyba jest i w tym wypadku. Czy jest pan pierwszy raz może na Zamku Książ? Nie, ja już tu bywałem z racji moich tutaj teatralnych występów parokrotnie. Ale jeśli chodzi o tego typu spotkanie połączone z końmi, to jestem po raz pierwszy. Zostanie pan przez te dwa dni? Tak, jestem. Jestem do jutra, czyli całą imprezę jestem. Mam taki mały urlopik dla siebie, fajny.